Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Usłyszymy dzisiaj, jak Jezus Chrystus, zwracając się do swoich uczniów, wypowie słowa, że są solą ziemi i światłem świata. Doskonale wiemy, jaką rolę w życiu człowieka odgrywała i odgrywa sól. Nie tylko nadaje smak i konserwuje, ale w minionych wiekach, kiedy jej wydobycie było zmonopolizowane, stanowiła również ważny środek płatniczy. Natomiast bez światła świat byłby pozbawiony życia. Wystarczy, że roślinę z parapetu wstawimy do piwnicy bez dostępu do słońca, wówczas szybko zmarnieje. Podobnie jest z człowiekiem, który przestaje żyć w świetle Bożej łaski. Uczestnictwo we mszy świętej to czas odkrywania smaku i wartości życia blisko Boga oraz czas umacniania wierze. W jej świetle jesteśmy zdolni do spełniania dobrych uczynków. Obecnej mszy świętej polecam Miłosierdziu Bożemu zmarłych Jadwigę i Jana Więckowskich w 5. rocznicę śmierci. Grzech osłabia naszą wiarę i zabiera chęci do spełniania dobrych uczynków. Dlatego ze szczerym żalem przeprośmy Pana Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, który za nas umarłeś, zmiłuj się. Panie, który życie oddałeś, zmiłuj się. Niech chce przebaczenie dusze nasze odrodzi. Niech chce przebaczenie czystym dzieckiem uczyni nas. Chryste, który byłeś posłuszny, zmiłuj się. Który uczniom nogi obmyłeś, zmiłuj się. Niech chce przebaczenie moc pokory objawi. Niech chce przebaczenie ku braciom prowadzi nas. Panie Synu Boga żywego, zmiłuj się. Panie dawcu życia nadziei, zmiłuj się. Niech chce przebaczenie drogi nasze uchroni.
chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Pani, my Cię błogosławimy Cię. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chrystem. Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią. A ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, bądź przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie. Chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzecze. Oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Oto Słowo Boże. Chodzi w ciemnościach, jak światło dla prawy. Chodzi w ciemnościach, jak światło dla prawy. On wchodzi w ciemnościach, jak światło dla prawy. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Chodzi w ciemnościach, jak światło dla prawy. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny, jego mocne serce zaufało Panu. Chodzi w ciemnościach, jak światło dla prawdy. Jego wierne serce lękać się nie będzie, rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona chwałą będzie Jego potęga. Chodzi w ciemnościach, jak światło zaprawy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących z przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże. Światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Używa języka symbolicznego, aby wskazać tym, którzy zamierzają za nim pójść, pewne kryteria, by żyć obecnością i świadectwem w świecie. Pierwszy obraz to sól. Sól jest dodatkiem do potraw, pozwala też je dłużej przechowywać, bo przecież nie jemy jej samej. Sól jest elementem, który nadaje smak, który chroni i zachowuje żywność od zepsucia. Uczeń Jezusa Chrystusa jest zatem powołany,
by trzymać z dala od społeczeństwa zagrożenie, niszczące bakcyle zatruwające życie ludzi. Chodzi o przeciwstawienie się grzechowi, zepsuciu moralnemu, dając świadectwo wartościom uczciwości i braterstwa, nie poddając się ubudom światowym, władzy i bogactwa. Solą jest uczeń, który pomimo codziennych niepowodzeń, które ma każdy z nas, powstaje z prochu swoich błędów, odważnie i cierpliwie zaczynając od nowa każdego dnia dążyć do dialogu i spotkania z innymi. Solą jest uczeń, który nie szuka aprobaty i braw, ale stara się być pokorną i konstruktywną obecnością, będąc wiernym naukom Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć. A takiej postawy bardzo potrzeba. Drugim obrazem, jaki Jezus Chrystus proponuje swoim uczniom, jest światło. Wy jesteście światłem świata. Światło rozprasza ciemności i pozwala widzieć. Jezus Chrystus jest światłem, które rozproszyło ciemności, ale wciąż pozostają one na świecie i w poszczególnych osobach. Zadaniem chrześcijan jest rozproszenie ich, sprawiając, by zajaśniało światło Jezusa Chrystusa i głosząc Jego Ewangelię. Chodzi o promieniowanie, które może również pochodzić z naszych słów, ale przede wszystkim musi wynikać z naszych dobrych uczynków. Uczeń i wspólnota chrześcijańska są światłością świata, gdy kierują innych ku Bogu, pomagając każdemu doświadczyć Jego dobroci i miłosierdzia. Uczeń Jezusa Chrystusa jest światłem, kiedy potrafi żyć swoją wiarą poza ograniczonymi przestrzeniami, kiedy przyczynia się do eliminowania uprzedzeń, eliminowania oszczerstw i sprawia, że światło prawdy wkracza w sytuacje obarczone obłudą i kłamstwem. Nie jest to jednak moje światło, lecz światło Jezusa Chrystusa. Jesteśmy narzędziami, aby światło Jezusa dotarło do wszystkich. Chrystus Pan zachęca nas, abyśmy nie bali się żyć w świecie, nawet jeśli występują w nim niekiedy sytuacje konfliktu i grzechu. Módlmy się dzisiaj, abyśmy potrafili dostrzegać drugiego sercem i okazywać potrzebującym konkretną pomoc. Chrystus Pan mówi do nas wszystkich: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Amen. Powstaniemy i złożymy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, niewidzialny, i w jednego Syna Bożego jednorodzonego przez wszystkimi wiekami. Thank you.
sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Bogu, który zachęca nas, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata, zanieśmy ufne modlitwy. Za wspólnotę Kościoła, aby słowem i czynem świadczyła o życiu w bliskości Boga, Ciebie prosimy. Za potrzebujących pomocy, aby na swojej drodze spotkali ludzi zdolnych do spełniania dobrych uczynków, Ciebie prosimy. Za młodzież, aby wzrastając w świetle Ewangelii, swoim życiem nie lękała się przyznawać do Jezusa, Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji pokoju na świecie, Ciebie prosimy. Za zmarłych z naszych rodzin w tej obecnej mszy świętej modlimy się za Jadwigę i Jana Więckowskich, piątą rocznicę śmierci, aby Bóg wejrzał na dobro przez nich uczynione i przyjął ich do wiecznej radości. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy zachowali w sobie smak wiary, a dobrymi uczynkami dali wyraźne światło szukającym Chrystusa. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i przyjdź nam z pomocą, abyśmy trwając wiernie przy Tobie, stali się znakiem dla szukających Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Miłość Twoja, Panie, szczerze mnie. Niech się serca widzi nie chcę i z dziękczynieniem chwalić Cię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Pan przyjmie ofiarę z rąk swoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Praw niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Wnosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego z żywą wiarą, wyznajemy Jego zmartwychwstanie
i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia chwale. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania.
o zmarłych poleconych w obecnej mszy świętej Jadwidze i Janie Więckowskich w piątą rocznicę śmierci i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dotuć ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Antonim, ze świętą Agatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się śpiewać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pewnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże, żywym.
Boże, chodźcie, nie pojmuję. Nas wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Jedyny na swej miłości, bądź miłości w niegrzesznemu. Kiedy Pan Bóg tą porwać mnie,
będzie twa. Kiedy Pana pustą porwa śmie, to w piątej się podniesiesz mnie. Panie Królem, tyś zmieniony Bóg, ja ufam Ci, Ty jesteś tu. Kiedy Pana pustą porwa śmie, to w piątej się podniesiesz. Panie Królem, tyś zmieniony Bóg, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Módlmy się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wysłuchajmy ogłoszeń. W najbliższą sobotę, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, przypada 31 Światowy Dzień Chorego. Msze święte z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych o godzinie 17 w Florczakach i o godzinie 18 w Żabim Rogu. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, seniorom w dotarciu na Eucharystię. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zachęcam parafian i rodziny do wspólnej modlitwy maryjnej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w minioną sobotę przyszli do pomocy, aby rozebrać choinki i żłóbek. Bóg zapłać. Życzę, aby Duch Święty napełnił mocą i siłą dzieci, młodzież i nauczycieli w drugim semestrze nauki, a nas wszystkich obdarzył darem zdrowia i pokoju. Intencje mszy świętych na najbliższy tydzień. Jutro w poniedziałek o godzinie 18 w Żabim Rogu za zmarłą Mariannę Melczak. 7 lutego, we wtorek o godzinie 17 za zmarłych. Bożena Letkowska w 13. rocznicę śmierci Jerzy i zmarłych z rodziny o godzinie 18 w Żabim Rogu za zmarłych. Stefania Sowińska w 9. rocznicę śmierci Janina Dybowska i zmarłych z rodzin Sikorskich. 8 lutego, środa, godzina 18 w Żabim Rogu za zmarłą Mariannę Melczak. 9 lutego, czwartek, godzina 18 w Żabim Rogu za zmarłą Anastazję Jóźwiak, intencja od sąsiadów. 10 lutego, piątek, godzina 18 w Żabim Rogu za zmarłą Mariannę Melczak. 11 lutego, sobota, godzina 17, za zmarłych Marian, Aleksandra, Halina Kozakiewicz, Jadwiga i Beata Żach i o godzinie 18 w Żabim Rogu za zmarłych Teresa Atrahimowicz, pierwszą rocznicę śmierci i zmarłych Władysław i Leszek. Przyszła niedziela, 12 lutego o godzinie 9 w Żabim Rogu za zmarłego Zbigniewa Wrzosek, pierwszą rocznicę śmierci i o godzinie 11 za zmarłego Mateusza Langowskiego w 8. rocznicę śmierci. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności świętej pamięci Anastazja Jóźwiak.
Pomódlmy się w intencji naszych drogich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziś na cześć świętej Agaty błogosławieństwo wody i chleba. W modlitwie prośmy, aby Jezus Chrystus, chleb żywy, który z nieba stąpił, pobłogosławił chleb i wodę za wstawiennictwem świętej Agaty jako pomoc chroniącą nas od grożących niebezpieczeństw, a zwłaszcza od klęski ognia. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty jesteś chlebem, który stąpił z nieba. Dziękujemy Ci za dar chleba i wody, które teraz poświęcamy ku czci świętej Agaty, dziewicy męczennicy. Niech one za jej wstawiennictwem chronią nas i nasze mieszkania od niebezpieczeństwa, pożaru i od innych przeciwności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dziękuję za wspólną modlitwę, dziękuję zespołowi za uświetnienie dzisiejszej niedzieli. Dzięki naszym dobrym uczynkom Pan Bóg staje się bardzo dostrzegalny dla ludzi. Nie chodzi o to, byśmy czynili wielkie rzeczy, bo te czyni sam Bóg, ale małymi, dobrymi uczynkami dawali światło obecności Boga tym, którzy tego potrzebują. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy tobie co widzą, tu się zjawi. Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności, tu się zjawi. Tylko Ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nic inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg ustawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, cóż jest przeciwko nam. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, cóż jest przeciwko nam. Cóż jest przeciwko nam. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nic inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg.